Czy uprawianie sportu to strata czasu? Czy aktywność fizyczna jest dla wszystkich i czy ruch może nam zaszkodzić? Na te i szereg innych pytań będziemy starali się znaleźć odpowiedź w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenia. Dobry wieczór. Witamy w kolejnym programie Połączenia. Programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka i wykazać pewne połączenia istniejące pomiędzy zagadnieniami z pozoru różnymi. Nasz program jest interaktywny. Już teraz zapraszam Państwa do udziału w dyskusji. Dołączcie do dyskusji na naszym czacie, zadawajcie pytania, a my będziemy starali się do tych pytań wrócić, odpowiedzieć na nie w trakcie trwania tego programu. Ja mam na imię Daniel, a razem ze mną w studiu dzisiaj są Krystian Sobkowiak, fizjoterapeuta, ale również pasjonat sportów siłowych. Jest Marcin Grzesiak, przedsiębiorca, aktywny fizycznie. Jest również Marian Kazimierczak, promotor zdrowia, maratończyk. I jest z nami również Daniel Majkowski. Daniel, którego jeszcze w tej chwili nie mogą Państwo zobaczyć, ale który będzie dzisiaj odpowiadał na Wasze pytania na czacie i przekazywał Wasze pytania do nas tutaj w studiu. Tak więc dzisiaj będziemy rozmawiali na temat aktywności fizycznej. Zanim oddamy się w wir dyskusji, zapraszamy do obejrzenia krótkiej sondy przygotowanej specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka. Proszę powiedzieć, czy uprawia Pani jakiś sport? Tak, jeżdżę na rowerze. Dlaczego Pani jeździ na rowerze? Dlaczego Pani sport uprawia? W jakim celu? Po co? Żeby dostać się do różnych miejsc. Chodzę codziennie na kijki, do parku. Na godzinę. A wieczorem chodzę na fitness właśnie tutaj, do Jacobi. I na zdrowy kręgosłup, na pilates, na jogę. Także jestem ruchliwą kobietą. A proszę powiedzieć, co Panią motywuje do tego, żeby uprawiać sport, żeby się ruszać? W moim wieku ja już nie pracuję. Od 2 lat jestem na emeryturze. W związku z tym proces starzenia się spowalnia człowieka. Dlatego właśnie dużo chodzę i ćwiczę. Osobiście czasem zdarza mi się grać w siatkówkę. A tak poza tym, to wie Pani co, raczej takie sporty zimowe bym powiedział, że uprawiam. Narty, czasem może coś takiego bardziej wyczynowego, ale zazwyczaj tak bardziej rekreacyjnie bym powiedział, ze znajomymi. Tak, biegam i jeszcze ćwiczę u siebie w domu. Poza tym wakacje pływam na windsurfingu. Jeździłam kiedyś na rowerze, tak. Lubię w góry jeździć, wspinać się po górach. Siłownia, narty, rowerek. Nie uprawiam na stałe sportów, ale w wakacje staram się dużo pływać w morzu, a dużo chodzę, więc mam nadzieję, że 10 tysięcy kroków dziennie wyrabiam. Znaczy zawsze staramy się tutaj ten sport uprawiać, z tym wychodzi różnie, ale jeździmy bardzo często na rowerze. Właśnie mąż tutaj proponuje, że zapiszemy się na siłownię, więc myślę, że jak coś tam uprawiamy z tego sportu. Proszę powiedzieć w takim razie, po co uprawiamy sport? Żeby się czuć lepiej, wyładować to napięcie, które się w nas zgromadzi poprzez ciężką pracę i przede wszystkim, żeby było lepsze samopoczucie. Tak, regularnie uprawiamy. Głównie to sporty siłowe. Wspólnie, razem. Chodzimy na siłownię, fitness, na basen. Już nie. Poza spacerami gdzieś w granicach 3 godzin dziennie. To naprawdę dużo. No w moim wieku to sporo. Ale dzięki temu, że mam trenera takiego psiego,
to utrzymuje się jakoś w formie. Całą podstawówkę przegrały w piłkę nożną. No, obecnie od kilku lat biegam maratony. Udało mi się przebiec koronę maratonów, z czego jestem dumny. Proszę powiedzieć, czy uważa Pan, że w każdym wieku możemy uprawiać sport? Czy to jest bezpieczne dla zdrowia? Tak, jak najbardziej. W każdym wieku można uprawiać sport, to tutaj nie ma żadnych przeszkód. Oczywiście nie każdą dyscyplinę, ale według mnie nie ma przeciwwskazań wiekowych do uprawiania sportu. Sam znam takie przykłady, na przykład mój wujek, który jest już po 50, no może to nie jest jakiś zaawansowany wiek, ale aktywnie gra w siatkówkę, gra w drużynie razem ze znajomymi każdego tygodnia, więc jak dla mnie tutaj nie ma żadnych przeszkód. Słyszałem, że bieganie w podeszłym wieku jest nieskazane, ale myślę, że oczywiście przebywanie na świeżym powietrzu, spacery są jak najbardziej okej. Byłam w wielkim szoku na wakacjach nad morzem, jak idąc spokojnie plażą, naprawdę podziwiałam surfera z daleka, który wydziwiał cuda. Siadłam, oglądam ten, po czym ten pan spływa pode mnie. Ja się patrzę, to jest gość około 80 lat. Szczęka tak. Sport trzeba uprawiać w każdym wieku. Ja pracuję w Łazienkach Królewskich. Mamy zajęcia dla seniorów, gdzie na przykład pokazujemy, jak uprawiać Nordic Walking, Tai Chi. Dużo starszych osób jest zainteresowanych. Najważniejsze, żeby nie przegiąć w drugą stronę, żeby ten sport nie stał się takim naszym kalectwem, bo to też bardzo często tak jest, że szczególnie w tym około 40, gdzie mężczyźni przeżywają drugą młodość, nagle zaczynają tak uprawiać sport, że stają się tak, po prostu... Można przegiąć w drugą stronę. Bo każdy musi dostosować swoje możliwości i ćwiczenia do tego, w jakim jest wieku, to jaką ma sprawność fizyczną. Jeżeli ktoś jest starszy, nie będzie robił sportów ekstremalnych, ale zdrowy kręgosłup, rozciąganie jak najbardziej jest dla niego skazane w tym wieku. W każdym wieku. Na miarę oczywiście możliwości. No. Przecież 80-latek nie będzie startował na olimpiadzie. Ale to, co może, powinien maksymalnie robić i nie poddawać się. Znam osoby, które a to mnie noga boli, a to siedzą przyklejeni do kanapy, wpatrzeni w telewizor. Straszne, robią sobie szkodę. No właśnie, wydaje się, że z tą naszą aktywnością fizyczną Polaków nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, ale z drugiej strony to wszystko, co słyszeliśmy, tak no, przynajmniej u mnie powoduje parę pytań. Czy tak do końca jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest aktywność fizyczna? Jak chcemy coś poznać, nie, to powinniśmy jednak zastanowić się gdzieś tam nad tą definicją aktywności. Jaka jest wasza definicja aktywności fizycznej? Przede wszystkim wydaje mi się, że ten krótki program, tą krótką sondę, którą widzieliśmy, uderzające jest to, że praktycznie każdy uprawia sport, tak jak zauważyłeś. Jeszcze kilkanaście lat temu wydaje mi się, że tak nie było. I jeśli chodzi o tą definicję, to wydaje mi się, że tak jak wiele widzieliśmy różnych wypowiedzi, to ciężko będzie to zdefiniować jakoś konkretnie. Dla mnie jest to po prostu jakaś zorganizowana forma ruchu, aczkolwiek byłbym daleki od określania, jaki to ma być ruch, jak on ma wyglądać, jak często, chociaż pewnie o częstotliwości jeszcze można by więcej powiedzieć. Natomiast ile osób, to pewnie tyle różnych rodzajów ruchu i aktywności. Mhm. Aktywność ruchowa, według mnie, jest to aktywność taka, która nie jest przede wszystkim pracą. Także jest wiele osób, które mówią, że no ja jestem aktywny, ponieważ mam taką pracę, a nie inną, jest to jakaś tam praca fizyczna. No nie, to nie jest aktywność ruchowa. Aktywność ruchowa będzie dla takiej osoby, jeżeli ona skończy pracę i pójdzie, zacznie robić coś, czego nie wykonuje w tej pracy, tak? Jeżeli ktoś ma pracę siedzącą, to dla niego aktywnością ruchową również będzie jakaś forma taka, no jakakolwiek w tym przypadku, tak? No i przede wszystkim możemy mówić o kimś, że ktoś uprawia jakąś aktywność ruchową, jeżeli jest zachowana pewna systematyka, bo tutaj kluczem jest systematyczność, czyli jest określony czas, określona ilość i częstotliwość i jest to wszystko w jakiejś tam po prostu funkcjonującej formie.
Ale to wspomniałeś o tym, że jeśli ktoś ma pracę, która angażuje ruch, no to taki listonosz, który dużo się rusza. To znaczy, że on, jego praca nie jest aktywnością fizyczną? Musi nie. jeszcze ćwiczyć poza pracą? Jego praca nie będzie aktywnością fizyczną, dlatego że on podczas swojej pracy wykonuje określone czynności, które najczęściej są związane z jakimś mocnym przeciążeniem aparatu ruchu, dlatego że wykonuje cały czas tę samą czynność. Przeważnie jedzie na rowerze z ciężką torbą. Gdzieś tam musi często wejść po schodach, schylić się, podnieść się. Jest sporo pacjentów z problemami jakimiś takimi przeciążeniowymi właśnie, którzy pracują w zawodzie listonosza, także dla nich no, nie jest to aktywność ruchowa. Tak? No, można powiedzieć, że jest to po prostu ich praca. Która niekoniecznie jest zdrowa. Która niekoniecznie oczywiście może być zdrowa. No, każdy ma jakąś tam formę pracy. Dla jednych, jeżeli osoba pracuje 8-10 godzin za biurkiem, no nie ma aktywności powiedzmy tej ruchowej, no też nie będzie to zdrowa forma pracy, prawda? Czy można dbać o zdrowie i nie być w takim razie aktywnym fizycznie? Bo nie wiem, czy macie takie wrażenie. No ja mam takie wrażenie, nawet przeglądając gdzieś Facebooka, czy nawet portale internetowe. Bycie zdrowym, czy bycie takim no, osobą aktywną w jakiś sposób pod względem zdrowia, stało się trochę bardziej modne, wydaje mi się, i też w tym wszystkim popełniamy dużo błędów. Wielu ludzi mówi, a ja się zdrowo odżywiam. No właśnie, ale czy to wystarczy do tego, żeby powiedzieć, że dbam o swoje zdrowie, tylko dlatego, jeżeli się dobrze odżywiam? Czy można dbać o zdrowie, a jednocześnie nie wykonując żadnego ruchu takiego fizycznego, jak to fajnie Krystian powiedziałeś, takiego zorganizowanego też w pewnym sensie, no uważać, że prowadzi się zdrowy styl życia. Ja bym tu jeszcze może dodał do tego, co mówiłeś, że aktywność ruchowa, pracujemy ciężko, prawda? Jakiś tam zawód wykonujemy i zauważmy, że przy tym zawodzie specyficzne, po prostu pewna grupa mięśni jest bardzo przeciążona. Dosłownie, jeszcze robimy nadgodziny, jeszcze angażujemy się bardzo w tą pracę, a jest ona uciążliwa. Więc pewna grupa mięśni jest bardzo rozciągnięta, a pewna grupa jest skrócona. I teraz, żeby równowagę zachować, należy tą aktywność ruchową pobudzać, nie? Czyli tutaj przestać pracować, dać spokój tym mięśniom, które były przeciążone, a dać pole popisu tym mięśniom, które wcale nie pracowały przez ten okres czasu, prawda? Czyli to jest bardzo ważne. Czyli w zasadzie ktoś, kto pracuje na przykład na budowie jako pracownik fizyczny, no nie może tak z powodzeniem powiedzieć, no ja już nie muszę tutaj jakby ćwiczyć, bo fizycznie jakby tam wykonuję jakieś ruchy. Wiecie, moja mama zawsze mówiła tak, żebyś ty chłopcze się naprawdę napracował w pracy, to byś się teraz przyszedł, położył i leżał. A to nie tak, prawda? To co mówimy o tym, że pewna grupa mięśni jest naprawdę przemęczona, a druga jest zaniedbana. Słuchajcie, wrócimy jeszcze do tego pytania. Natomiast ja chciałbym teraz tutaj zaprosić Daniela, który no myślę podzieli się z nami pewnymi myślami, które pojawiają się na naszym czacie. Witam serdecznie. Rzeczywiście dyskusja na czacie już wre. Jest aktywna, dzisiaj duża aktywność. Powiem nawet, że jeden z użytkowników czatu miał dziś pójść biegać, ale jest z nami na programie, więc poświęcił bardzo swój trening, żeby z nami dziękujemy. Być. Tutaj rzeczywiście słowa uznania. Zaczęliśmy naszą dyskusję od wątku, czy aktywność fizyczna jest nam niezbędna do tego, aby być szeroko pojętym zdrowym człowiekiem, tak? Czy cieszyć się zdrowiem. I tutaj są różne opinie, bo na przykład Edward twierdzi, że oczywiście, że można być zdrowym bez ruchu fizycznego, dobra dieta i strojnienie i odżywek to podstawa, a sport jest tu tylko dodatkiem. Natomiast z Edwardem nie zgadza się na przykład Iwona, która mówi, że zdrowe odżywianie bez ruchu absolutnie nic nam nie da i odwrotnie również, czyli nawet jeśli się dużo ruszamy, jeśli uprawiamy sport, a mamy fatalną dietę i źle się odżywiamy, no to też nam nic nie da. I z tym zdaniem również się zgadza Marek, który mówi, że
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale ostatnio ciągle mówi się, powołując na badania naukowe, że ruch jest ważniejszy od diety, że tutaj proporcje są jednak takie, że ten ruch jest nawet ważniejszy od diety. Więc tutaj może jest to przyczynek do jakiejś dyskusji, jak to jest, co jest ważniejsze, czy oba te elementy są ważne. A druga kwestia, o której moglibyście też chwilę porozmawiać, troszeczkę kontrowersyjna, a troszeczkę o takim ciemnym obliczu sportu jako wyciąganiu troszeczkę też pieniędzy z naszych portfeli, czyli chcesz biegać, musisz sobie kupić najlepsze buty, musisz sobie kupić najlepsze spodnie, musisz sobie kupić super zegarek, który ci będzie mierzył tam, ilość kroków. Dokładnie. I nakręcanie z takiej spirali. Jakby biznesowej spirali, wręcz odzieranie tego sportu z sedna i robienie z tego wielkiego biznesu, mody też takiej, czyli robię to, bo tak jest fajnie, a nie dlatego, że czuję taką potrzebę. Czy rzeczywiście sport nie, i aktywność fizyczna nie zmierza troszeczkę w tym kierunku i czy troszeczkę nie powinniśmy przyhamować z tym? Dziękuję bardzo. Dzięki. Danielu. Zastanówmy się nad tymi pytaniami. Przemyślmy to, co usłyszeliśmy przy odrobinie dobrej muzyki. Mamy ten skarb w glinianych naczyniach, aby doskonałość mocy była z Boga. Mamy ten skarb w glinianych naczyniach, aby doskonałość mocy była z Boga. Z nas uciskani, lecz nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, nie pokonani, nie pokonani. Dlatego nie upadamy na duchu, bo wewnętrzny człowiek wciąż odnawia się. Dlatego nie upadamy na duchu, bo wewnętrzny człowiek wciąż odnawia się. Z dnia na dzień uciskani, lecz nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, nie pokonani, nie pokonani. Chodzimy w wierze, nie widzeniu, to co niewidzialne wiecznie trwa. Pochodzimy w wierze, nie widzeniu, to co niewidzialne wiecznie trwa. Uciskani, lecz nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Uciskani, lecz nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani.
Witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Drodzy, a więc jak to jest z tą aktywnością? Czy można powiedzieć, że dba się o swoje zdrowie, ja dbam o swoje zdrowie, ale nie muszę uprawiać żadnego sportu, nie muszę być specjalnie aktywny. Tak naprawdę wystarczy, że po prostu będę się dobrze odżywiał. W zeszłym roku słuchałem takiego wykładu i tam lekarz mówił, że osoby, które palą papierosy i uprawiają sport, są zdrowsze od tych, które prowadzą zdrowy tryb życia, czyli mają dobrą dietę, a tego sportu nie uprawiają. Czyli sport daje więcej niż pozytywnych skutków, niż negatywnych skutków daje palenie. Mocna myśl, ale dobra myśl. Ja też jestem jak najbardziej tego samego zdania. Zachodzą pewne reakcje fizjologiczne w organizmie podczas uprawiania sportu. No te reakcje fizjologiczne no nie zachodzą w takim stopniu jak podczas zdrowego odżywiania. Oczywiście zdrowe odżywianie ma bardzo duży wpływ i jest to jakby podstawą w ogóle też zdrowia, no ale jednak chcąc postawić gdzieś tam na podium zdrowe odżywianie, a aktywność, no to jednak też bym postawił aktywność wyżej. Przede wszystkim też łączy się to z tym, że w momencie aktywności ruchowej nasze całe ciało, cały układ krążenia, cały układ krwionośny, limfatyczny tak naprawdę zaczyna bardzo intensywnie pracować. Zaczyna bardzo intensywnie pracować również nasza przepona, która w momencie, kiedy oddychamy, potrafi się obniżyć nawet o około 10 cm. Tak? Jest to tak naprawdę pewnego rodzaju masaż, który wykonuje na trzewia, na nasze narządy wewnętrzne. To jest taki tłok, można powiedzieć, taka pompa ssącotłocząca. Tak? Więc no, jeżeli do tego dołożymy jeszcze to, co się dzieje w naszej głowie, tak? W naszym mózgu, gdzie no, wszyscy wiedzą, że aktywność, tak, hormon szczęścia, endorfiny, tak, no ale co to jest, co to są te endorfiny? No endorfiny są to substancje opioidowe. No, substancja opioidowa jest to tak naprawdę substancja o takim samym działaniu jak morfina. Więc jest to tak naprawdę peptyd, który drażni w receptory opioidowe i w tym momencie jakby daje nam uczucie błogości, szczęścia, no i uśmierzenia bólu. Stąd wiele osób mówi, że na przykład no, w momencie, kiedy mają jakąś aktywność ruchową, biegają, nie wiem, coś tam ćwiczą, mniej ich coś boli, prawda? Dlatego, że no, jest to działanie przeciwbólowe. I czują się bardziej szczęśliwi. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Także tutaj można by dużo mówić, bo naprawdę to jest tych reakcji fizjologicznych jest to cała książka tak naprawdę. I tak naprawdę one właśnie, te reakcje fizyczne dowodzą tego, jak ten ruch jest ważny. Otóż to. Ja bym tu jeszcze dodał może to, co wspominałeś, jest bardzo ważne, ale również na inne pole. Mamy samochód i chodzimy ściereczką, czyścimy go. Ale od czasu do czasu trzeba go puścić w ruch. Jeśli go nie puścimy, to wszystko tam wewnątrz zardzewieje. Prawda? I tutaj mamy przykład, że jeśli tylko się dobrze odżywiamy, czyli dobrze go puszczujemy, to wszystko jest, uważamy, że jest dobrze. Nie, bo w środku zaczyna się psuć. Coś psuć. I to musi być sprzężone. Jedno z drugim musi być sprzężone. Słuchajcie, a teraz bardziej no, zapytam was o wasze doświadczenie ze sportem. Dlaczego wy uprawiacie sport? Bo znam was też jakby spoza tego studia i wiem, że aktywnie no, dbacie o ruch w swoim życiu, w ten sposób oczywiście zorganizowany. Dlaczego uprawiacie sport? Co was motywuje? Ja miałem różne motywacje w różnym wieku. Kiedy 15 lat temu pierwszy raz na siłownię poszedłem, to po prostu chciałem trochę lepiej wyglądać, żeby się lepiej dziewczynom podobać, tak mi się wydawało. I taka była moda u mnie na osiedlu. Aczkolwiek z czasem te powody się zmieniały. I dzisiaj mam chyba takie dwa najważniejsze. Przede wszystkim w trakcie sądy wspomniał o tym jeden z panów. Po całym dniu pracy, kiedy człowiek jest zestresowany,
to rzeczywiście takie wyładowanie się na siłowni albo w jakikolwiek inny sposób zorganizowany uspokaja, wycisza. Jest to duże błogosławieństwo. A z drugiej strony mam dwoje dzieci, półtoraroczną Marcelinę i 3,5-rocznego Wiktora i angażują one bardzo wiele wysiłku ze strony takiego ojca, szczególnie Wiktor, który jest aktywny. Gdyby ten mój 32-letni organizm, podejrzewam, od lat był taki zasiedziały i nienaoliwiony, to ciężko byłoby mi się z nimi bawić. Więc to jest też dla mnie ważny argument, żeby zachować zdrowie, zachować sprawność fizyczną, po to, by móc się bawić z dziećmi i żeby im się siadać co chwilę. I odpoczywać. Ja bym jeszcze tutaj taki przykład dał. Ta aktywność po prostu i nieaktywność. Czy ona po prostu no, jest jakaś... No jest różnica, ale czy jest różnica w zdrowiu? Mam troje wnuków. Jeden wnuk bardzo dobrze się zapowiadał i jak był jeszcze maluchem 6-letni, to taki wiek, którym dziecko lubi bardzo ruszać się. Ale już mając 14 lat, już zaczął tak troszeczkę w książkach uczyć się i tak dobrze jeść, ale mało się ruszać. Jego braciszek, 6-letni, teraz jest w gazie. No i poszliśmy na plażę i poszliśmy z dziadkiem sobie przebiec kawałek. Ten mały wnuk systematycznie trenował. I zobaczmy, 6-letni chłopak załatwił tego 14-letniego, który po prostu uważał, że co, on nie kiedyś musi. Był bardzo dobry i co się stało? Taki maluch, czy co zjem. I pobiegliśmy sobie 5 kilometrów na plaży, po plaży na bosaka, lecimy 2 kilometry, nawrót robimy i ten starszy mówi, dziadek, mam kolkę, nie? A ja mówię do tego młodszego, widzisz Filip, on ma słabość, już go coś łamie. Ty masz okazję go pokonać, idziemy, a niech on się męczy. No i w taki sposób 8 minut mu dołożył. Ja go dopingowałem, gdzieś wracaliśmy, a ten tam kawałek biegał, kawałek szedł i tak po prostu, no i w końcu po 8 minutach do nas dobił. Nie? Także widzimy ta aktywność. Jest różnica między nieaktywnym a aktywnym. Na pewno. Marian, ale właśnie skoro jesteś przy głosie, to wiesz, tutaj jakby rozjaśnię też osobom, które nas oglądają. No, jesteś niezwykłym okazem zdrowia. Nie będziemy mówili, w jakim jesteś wieku, ale, ale no masz 70 lat niespełna. Nie da się ukryć. I w tym roku przebiegłeś już maraton. Tak, w Poznaniu. Tak, w Poznaniu. A tak naprawdę w swoim życiu przebiegłeś ponad 100 maratonów. No. Ponad 100. Ponad 100 maratonów. 5 100-kilometrowe dystanse i jeden 24-godzinny. Bieg 24-godzinny, w trakcie którego trzeba było cały czas biec, tak? No nie było to tak. Był regulamin bardzo dogodny dla uczestników. Znaczy się, mieliśmy trasę dzienną, później była trasa nocna i później znowu, skoro świt, trasa dzienna. Ile miałeś, kiedy zacząłeś biegać? Bo to jest też ciekawe. 32 lata miałem. Ale 32. Mając balast... Marcin, wszystko przed tobą jeszcze. Tak. Jeszcze te długie dystanse przed tobą. Jutro się zabieram za bieganie. A co wcześniej robiłeś? Bo też byłeś aktywny fizycznie. No, 10 lat kulturystykę trenowałem. 10 lat. Czyli w zasadzie troszczyłeś się o swoje zdrowie już od młodego wieku. Od dziecka, można powiedzieć. Moje dzieciństwo nie było takie... sielankowe. Była i za młodu, nie były to czasy trudne, powojenne, więc pamiętam, jak się jadło chleb z cukrem i z kawą polaną, albo chleb suchy. Często go nie było, jadło się z pola jakąś brukew. Były to czasy na pewno trudne, ale zarazem... Człowiek wiele się uczył, prawda, o sobie i też o życiu. A co dzisiaj motywuje cię do tego, żeby dalej być aktywnym? No bo jesteś aktywny. Z tego, co wiem, to przygotowujesz się... Motywuje mnie to, że do biegów kolejnych. Koledzy w moim wieku, już różnie to bywa z nimi. I laseczka, i tylko zostało piwko i lampienie się w telewizor. No, małe ruchy, ale nie są to ruchy takie, które powinny być... No, przez takiego człowieka
wykonywane, no, mało aktywne. Ty się wydajesz taki pełen energii, to właśnie pewnie się z tego biegania też bierze. Tak, i aktywności ale, takiej. Ale ja z wnukami, to oni już mają, w tym wieku, co oni są, to ja potrafiłem nie jednego załatwić, biegając, ruszając, bo byłem aktywny. A oni tak jakoś nie bardzo, ten starszy. No, ten młodszy jest w gazie, ale jeszcze za mały, żeby mi dorównać. Jeżeli ogląda ten program albo będzie go oglądał, to może poczuje motywację. Dziękuję bardzo. Krystian, a jak to jest z tobą? Co ciebie motywuje do aktywności fizycznej? Moja aktywność fizyczna to jest moje hobby. Takie hobby mam... Pasja. Pasja, tak, dokładnie. No, od wielu, wielu, wielu lat. Już w zasadzie zaczęła się w szkole podstawowej. No i tak kontynuuję to tak naprawdę do tej pory. Jest to akurat dyscyplina sportu, która jest dla mnie, ponieważ no moje ciało, mój organizm ma predyspozycję, tak, do tego typu aktywności ruchowej i bardzo dobrze się w tym czuję, realizuję się, więc no dlatego to robię. No i kolejna kwestia, no to jest kwestia oczywiście zdrowotna i taka może bardziej perspektywiczna, ponieważ no przede wszystkim no starzejemy się, tak? I no i w perspektywie no mimo wszystko chciałbym, że jeżeli dożyję, tak, takiego wieku jak chociażby Marian, tak, i osoby starsze, że będę no aktywny, będę sprawny i no nie będę no wykazywał się jakimiś tam cechami, tak, dysfunkcji. No ja akurat mam styczność z wieloma pacjentami, którzy mają wiele różnych chorób, wiele różnych dysfunkcji, no więc mam na co dzień z tym pracuję. Wiem, z czym to się łączy, skąd to się bierze, jakie są połączenia, powiązania różne, więc mając też tą świadomość, no jestem w stanie wielu rzeczom zapobiec u siebie. Tak? To, o czym ty wspomniałeś, że chcesz być sprawny na starość, dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, ale na emeryturze będziemy żyć 20, być może 30 lat. Z każdym rokiem ta średnia długość życia człowieka się wydłuża. I dzisiaj nie toczy się gra o to, że jak długo będziemy żyć, ale o to, aby nasza starość była właśnie w miarę komfortowa, byśmy nie musieli... Jaka to będzie jakość życia. Tak, dokładnie. Chodzi o jakość życia. Tak? To jest ważne. Często osoby, które są już w takim no, starszym wieku, tak naprawdę już nie są w stanie nawet się podjąć aktywności ruchowej. Dlaczego? No dlatego, że mają no książkę różnych, można powiedzieć, schorzeń, chorób, różnych dysfunkcji i po prostu to wszystko już im uniemożliwia wręcz podjęcie się aktywności ruchowej. Oczywiście są osoby takie, które no, są bardzo mocno zdeterminowane i chcą wyjść z problemów i jeżeli są takie osoby, to wychodzą z tych problemów, może nie wszystkich, ale poprawiają jakość i komfort swojego życia, wtedy mogą sobie na więcej rzeczy pozwolić. Natomiast no, często widzimy gdzieś tam w internecie, na przykład jak jakaś starsza pani, tak, potrafi zrobić szpagat, jak ktoś, jakaś starsza osoba gimnastykuje się na poręczach. Tak? No tego się on nie zaczął miesiąc wcześniej, kilka lat wcześniej. To są rzeczy, które funkcjonowały przez praktycznie całe jego życie, tak? On to tylko utrzymywał, tak? Aż dożył tego wieku, gdzie dalej może to robić. Także no, tak to wygląda. Ja nawet swego czasu zbadałem jedno z takich zdjęć, które gdzieś tam krążyło w internecie, pokazujące takiego no, bardzo dobrze zbudowanego, aczkolwiek leciwego dżentelmena. On miał około 74 lat. No ale wyglądał całkiem dobrze. I co się okazało? Okazało się, że ten człowiek zaczął ćwiczyć dopiero, choć wcześniej jakby tam uprawiał takie delikatne sporty, bardziej jako hobby, chyba w większości to był golf, ale w wieku 56 lat ruszył do siłowni, postanowił zmienić sposób swojego życia. No i faktycznie stał się motywacją dla wielu osób. Także gdzieś ta bariera wieku, owszem, ona jest, no bo sport nie jest dla każdego, czy jest dla każdego? Jak to jest? Treningi siłowe są o tyle ciekawe, że
zwróci uwagę, że szczyt formy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, pewien tego typu sporty, jest w wieku 20 kilku lat. Tak mi się wydaje. Piłkarze już po 30 to już jest czas schyłkowy. Natomiast sporty siłowe to są takie sporty, gdzie mężczyźni po 30 osiągają lepsze rezultaty niż ci młodsi. I to chyba wskazuje na to, że nie ma takiej granicy wieku, kiedy po której przekroczeniu należałoby powiedzieć nie, to już nie dla mnie. Marian? Mogę o sobie powiedzieć. Ja się chwytam za każdy sport. I dla mnie rower nie ma problemu. Ja mogę, nie mówię, że dzisiaj wsiądę i przejadę tam 200 kilometrów. Może bym przyjechał, ale przygotowuję się. No, miałem takie za młodu 70 lata, kiedy kupiłem sobie Jaguara, jeszcze dawniejsze Romet. Ale to był rower. Rower. No właśnie. Romet tak. To produkował dla kolarzy i taki odrzut dostałem po prostu w sportowym sklepie tak za ladą, za tym. No nielegalnie troszeczkę. No tak po prostu. Dało się załatwić. Dało się załatwić i zacząłem trenować. No i doszedłem do tego, że kochani, przejechałem z Wychierowa do Bydgoszczy i z powrotem w jednym dniu. No to jest 400 kilometrów. 400 kilometrów w jednym dniu. To taki kolarz no, by się zastanowił, czy przejechać to. Ale nie mówię, że zrobiłem to bez przygotowania. Z kolegą przygotowywaliśmy się. Jeździliśmy po 120 kilometrów dziennie na rowerze, żeby przyzwyczaić organizm do pewnego wysiłku. I tu, co ciekawe, tu mówiliśmy o tej aktywności i o tym przeciążeniu pewnych mięśni. Co mi najbardziej dokuczało po takim jeździe, czy kończąc tą jazdę, dokuczała mi szyjne kręgi, bo tam ta pozycja zgięta jest strasznie. I te mięśnie były tak przemęczone, że nie. No. Ja chciałbym jeszcze nawiązać na temat, raczej do tematu rozpoczęcia tej aktywności, tak? Że no, nie ma w zasadzie jakiejś granicy wiekowej, kiedy my możemy rozpocząć. To często jakieś tam tak naprawdę jakieś takie dysfunkcje w naszym ciele, czy jakieś choroby, tak? Nas ograniczają przed podjęciem tej aktywności. Natomiast nie ma limitu wiekowego jakiegoś, tak? Czy jakiejś tam granicy. I każda osoba, która chce podjąć jakąś tam aktywność ruchową, może to zrobić. No, w pierwszej kolejności w takim przypadku no, musiałaby się no, pozbyć czy zmniejszyć tą ilość jakichś tam dysfunkcji, które posiada, tak, które ograniczają dokładnie, czy inne kwestie zdrowotne, prawda? Dziękuję bardzo. No tak, ale jak sytuacja na naszym czacie? Mamy tutaj jedno pytanie, do którego chcemy jeszcze wrócić, ale Danielu, jak dyskusja? Dyskusja bardzo żywa i aż nie wiem od czego zacząć, a wiem, że mam mało czasu, więc zacznę od pierwszej rzeczy. Właśnie, czy ten sport musi być dla nas kosztowny? Czy trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby uprawiać sport? No i tutaj głosy z dyskusji są takie, że nie, że możemy ćwiczyć równie dobrze w domu, tak? Możemy ćwiczyć pompki, podciągać się na drążku, ćwiczyć przysiady, różne też innego rodzaju aktywności fizyczne możemy ćwiczyć bez domu, bez inwestowania w jakiś drogi sprzęt, czy na karnety. Przykład w karnety na siłownię. Więc nie jest to kwestia pieniędzy, bardziej kwestia motywacji i chęci. Dyscypliny. I dyscypliny jak najbardziej. Jakie są korzyści ze sportu? Tutaj raczej wszyscy są zgodni, że przede wszystkim takim największym tym czynnikiem, poza tym, że będziemy zdrowsi, jest lepsze samopoczucie, tak? Czyli po tym wysiłku fizycznym, tak, wyzwalają się te endorfiny i po prostu lepiej jest nam z samym sobą, tak? Kiedy ćwiczymy, kiedy się zmęczyliśmy tak naprawdę porządnie. I trzeci wątek, który poruszyliśmy, kiedy sport może stać się problemem, tak? Kiedy zaciera się ta granica między tym sportem jako fajnym sposobem na spędzanie czasu, na polepszanie stanu naszego zdrowia, a czymś, co po prostu, na czym skoncentrujemy się tylko i wyłącznie. Czyli na przykład niektórzy z nas mówili o osobach, z którymi nie da się o niczym porozmawiać, tylko właśnie o tym sporcie, treningi, odżywki, dieta, sport, dieta, cały czas, tylko jeden temat.
kiedykolwiek byś się z nimi nie spotkał, przy jakiejkolwiek okazji, to jest tylko ten jeden temat. No i tutaj właśnie jest pytanie, tak? Czy czasami nie robimy sobie takiego bożka z tego sportu, tak? Czy nie staje się dla nas wręcz uzależnieniem, ale nie dobrym uzależnieniem, ale troszeczkę negatywnym, tak? I ostatni wątek. Czy są złe i dobre motywacje do uprawiania sportu? Tutaj pojawiły się na przykład głosy, że sport, żeby być zdrowszym, dobra motywacja, ale na przykład motywacja taka, że żeby lepiej wyglądać, no to nie do końca. Może jakaś taka trochę egoistyczna motywacja. No ale właśnie, znowu inna osoba ripostuje, ale dlaczego? Niektórzy idą na siłownię na przykład, żeby lepiej wyglądać, ale potem to zupełnie ich zmienia. Zaczynają też się lepiej odżywiać, stają się nawet lepszymi osobami, chociaż ta motywacja może nie była jakaś bardzo szlachetna na początku. Więc czy można ganić tych ludzi, krytykować za to, że taką motywację przyjęli, a może trzeba ich wspierać, że chcą coś zmienić w swoim życiu? Może to wszystko na razie, bo wiem, że już się rozgadałem. Dzięki. Dziękujemy bardzo. I pozostańmy chwilę z tymi pytaniami przy odrobinie muzyki. Yeah.
Witamy po krótkiej przerwie. Słuchajcie, a jak to jest faktycznie z tą aktywnością, która zaczyna mieć kontrolę nad różnymi innymi sferami naszego życia i zamiast pomagać, zaczyna nas gdzieś tam no niemalże kontrolować, determinować inne aspekty codzienności. Po czym rozpoznać, że sport, aktywność fizyczna zaczyna być takim no niemalże bożkiem? Może się nie da rozpoznać. Przede wszystkim chyba wystarczy analiza swojego tygodnia. Zobacz, ile czasu poświęcasz na dane hobby. To będziesz wiedział, czy nie jest to zbyt wiele. Albo ten kurczek, o którym wspomniałem. No tak, tak, to tak, troszeczkę taka sytuacja, która no, akurat miała kilka razy miejsce, wiem o tym, gdzie idąc gdzieś tam na przyjęcie urodzinowe, no wyciągamy swojego kurczaka z ryżem, tak? No i jemy, bo jesteśmy na diecie, no więc... O, no tak. Więc no to są takie kwestie właśnie pewnych priorytetów, czy swoje całe życie podporządkowuje, tak? Mhm. Tej aktywności ruchowej i o niczym innym nie potrafię porozmawiać, o niczym innym nie potrafię myśleć i jest to centrum mojej uwagi. No to jest kwestia właśnie przewartościowania różnych rzeczy, priorytetów, no to już każdy sam powinien sobie odpowiedzieć na pytania, tak? Ja pobierałem ci z żoną. Wtedy ćwiczyłem akurat kulturystykę, ale i żonie tak powiedziałem, że słuchaj, ja przez całe moje życie będę chciał jakiś sport uprawiać. Jeszcze nie wiedziałem, jaki będę uprawiał. No i tak wyszło to na maratończyka, ale to tylko przypadek był, bo kolega biegał kiedyś ze mną trochę kolarstwa, musnęliśmy. I leci, i ja mówię, gdzie ty, Jurek, lecisz? A on mówi... Tutaj do Piaśnicy 20 kilometrów. Boże, 20 kilometrów. A później któryś raz mnie spotyka i mówi, słuchaj, a nie chciałbyś się przelecieć 20 kilometrów ze mną? Ale nie wolno ci iść. Tylko możesz 6 godzin te 20 kilometrów biegać, ale żebyś biegał. No i się okazało, że ja ubiegłem to. I tak moja ta przygoda z tym maratonem zaczęła się. Ale już wtedy widziałeś, biorąc ślub, że gdzieś ta aktywność będzie częścią każdego kolejnego roku również w twoim małżeństwie. Tak, ja już miałem ten bodziec, że liczyłem, no po prostu coś mnie ciągnęło do tego sportu. Cały czas trenowałem, ćwiczyłem i wiedziałem, że to mnie no, napędza, to mnie po prostu trzyma. Ale również musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli mamy rodzinę, rodzina nie jest tak zakręcona jak my, więc musimy o tą rodzinę również dbać. I nie możemy sobie pozwolić, że my przez 24 godziny tylko żyjemy swoim sportem, a rodzina idzie na bok. To naprawdę to trzeba rozgraniczyć i naprawdę zastanowić się nad tym. Właśnie kwestia zaniedbywania tych innych rzeczy, prawda? Zaniedbywania czy rodziny, czy jakiegoś wypoczynku nawet. To już tak? Powinno nam czy, zapalić tak, jakąś czy jakiegoś czasu wolnego, czy jakichś jeszcze innych form, tak? A jak myślicie w kontekście tego, że dzisiaj sport stał się już troszeczkę modą? Faktycznie zanim pójdziemy na siłownię, to jesteśmy bombardowani nawet ze strony naszych przyjaciół czy znajomych, którzy szczerze jakby cieszą się z tego, że chcemy być aktywni, no ale na przykład tym, że oni sobie kupili, prawda, taką fajną termoaktywną koszulkę, która wyświetla no chociażby puls, jaki mam, albo no nawet to bieganie z telefonem, czyli musimy mieć jakąś fajną aplikację, czy chociażby buty, które czasami są no naprawdę tak drogie, że no tylko stać je na te buty tych, którzy no zarabiają poważne pieniądze. No i teraz pytanie, czy jest jakiś sposób, żeby się przed tym ochronić, żeby to aktywność nie stała się modą? Choć o motywacje mogą być różne, nie? Ale żeby to nie była sama moda, tylko w której chcemy tak, wziąć udział. Ja uważam, wiecie, że musimy się zastanowić, czy biegamy dla ludzi, czy dla siebie. Bo jeśli biegamy dla ludzi, to się ubieramy bardzo modnie i chcemy się pokazać, prawda? Jakie to ja mam modne to, czy tamto. Ale jeśli biegamy dla siebie, to możemy biegać bardzo skromnie,
wcale nie być widoczni. Nawet możemy gdzieś w cieniu, w ciemnym trenować, a nie musimy patrzeć, pokazywać się. Spójrzcie, teraz ja biegam, teraz ja trenuję. Spójrzcie, jak ja jestem wspaniały, prawda? Nie, biegamy dla siebie. Aczkolwiek tak zastanawiam się, czy w sumie w tym jest coś złego, bo mówiliśmy o tych motywacjach, kiedy ktoś idzie na siłownię, bo jego motywacją jest poprawa wyglądu, ale przy okazji nagle staje się zdrowszym człowiekiem. Tak. Więc myślę, czy jeśli ktoś chce biegać w jakichś ładnych butach albo z jakąś aplikacją i później... Słuchajcie, popularność aplikacji do biegania nie bierze się znikąd. Te aplikacje pozwalają porównywać swoje wyniki. Pozwalają tworzyć jakieś rankingi. Dzisiaj popularna gra jest na telefonach komórkowych łapanie Pokemonów, która angażuje chodzenie po mieście i która też podniosła za monitorów komputerów pewnie wielu ludzi, którzy w ogóle nie wyobrażali sobie, że mogą 5 km dziennie przejść. Nie skupiałbym się tak bardzo na tej otoczce. Jeśli komuś pasuje bieganie w takich, a nie innych ciuchach, to niech sobie biega. Jeśli komuś tego to nie pasuje, to niech nie przeszkadza temu, co pasuje. Nie tak, każdy tak, robi tak, to, tak. co mu służy. Wiecie, wydaje mi się, że warto byłoby tutaj faktycznie bardziej zastanowić się na tym, żeby to, czy sobie kupię, czy wgram taką, a nie inną aplikację, nie determinowało tego, że ja się w ogóle ruszę z miejsca, nie? Czyli ja najpierw się ruszam, a później faktycznie, czy nawet jednocześnie mogę sobie tą aplikację ściągnąć, czy kupić sobie taki czy inny zegarek, czy takie czy inne buty, ale na pewno nie warto siedzieć i najpierw zbierać pieniądze, a później dopiero kupić buty i iść się poruszać. Tak, jest bardzo ważne, w jakich butach biegamy. Na przykład. Ja zaczynając mimo biegać, wszystko, no to biegałem w takich wojskowych trampkach, gdzie amortyzacja była beznadziejna. Nie znając tematu, jeszcze biegaliśmy z moim kolegą po asfalcie. Cały czas po asfalcie. I doszło do tego, że po krótkim czasie zaczęły stawy tak boleć kolana, że ja nie mogłem po prostu obrócić się na bok. Żona mówi, ty się do kalectwa, chłopie, doprowadzisz. A ja brałem za nogę i obracałem się rękoma pomagając. Także widzimy, że ten jakość tego buta na pewno wpływa na zdrowie naszych stawów i jest ona ważna. Czyli mimo wszystko jednak warto też zwrócić na to uwagę. Wszystko zależy, jaki sport uprawiamy, prawda? Mm. I jest dostępność, obecnie jest dosyć duża dostępność tych wszystkich czy gadżetów, czy pomocnych jakichś rzeczy do każdej dyscypliny sportowej. No i oczywiście cena zazwyczaj jest uzależniona od jakości. Im mamy jakąś rzecz lepszej jakości, no tym tak naprawdę przełoży się to też na jakieś tam nasze osiągi, efekty lub po prostu na nasze zdrowie, tak jak tutaj w przypadku obuwia. No, obuwie do biegania no to jest rzecz priorytetowa, prawda? No więc teraz kwestia no jest też tych jakichś tam funduszy, prawda? No i też tutaj mamy całą gamę tego obuwia. Także no niestety taki mamy czas, że marketing jest wszechobecny. Jest on wszędzie i w każdej dziedzinie praktycznie życia i on jest. No i teraz tylko pytanie, czy my jesteśmy podatni na ten marketing i jakby tutaj ulegamy temu i wszystko ślepo kupujemy ulegamy, ślepo, tak, i wszystko kupujemy, co tylko trzeba, czy mimo wszystko gdzieś tam się zastanowimy, rozważymy, co jest nam niezbędne, co jest nam potrzebne w pierwszej kolejności, a co może być jakimś tam dodatkiem, co ewentualnie sobie możemy wziąć albo za jakiś czas kupić, także... No bo jakby tego nie nazywać, to jednak w pewnym sensie kupowanie lepszego sprzętu, no... Na pewnym etapie może być taką motywacją, żeby się pokazać, ale gdzieś jeżeli to zmienia nasze życie, zmienia nas samych, no to w pewnym sensie ta moda staje się inwestycją w nasze lepsze zdrowie, w naszą przyszłość, tak myśląc górnolotnie. Ale chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, takie, które myślę może być ważne dla tych, którzy oglądają nasz program, a jednak jeszcze nigdy w życiu tak specjalnie jakoś nie próbowali zorganizować pod względem aktywności fizycznej swojego życia. Od czego zacząć swoją przygodę z aktywnością? Przede wszystkim należałoby sobie stworzyć jakby pewien plan swojej aktywności, no i zastanowić się,
jaką aktywność chcemy uprawiać. Musimy być zdecydowani, musimy wiedzieć, co chcemy robić. Czy chcemy wszystko, czy jakąś konkretną dyscyplinę. No, każdy ma jakieś pewne uwarunkowania osobnicze i oczywiście jedna osoba ma predyspozycję do sportów siłowych, inna ma predyspozycję do sportów wytrzymałościowych. No i wiadomo, że za tym też idą i osiągi, i wyniki, i samopoczucie. Więc no to jest jakby też, to jest pierwszy krok. Kolejnym krokiem to są aspekty zdrowotne. Czyli przed rozpoczęciem aktywności ruchowej naprawdę warto udać się gdzieś do jakiegoś specjalisty, jeżeli mamy kogoś sprawdzonego lub gdzieś tam z polecenia, żeby tak naprawdę rozwiązać nasze kłopoty lub ewentualnie nawet jeżeli nie czujemy za bardzo, że mamy te kłopoty, żeby po prostu sprawdzić, tak, swój aparat ruchu, czy wszystko jest w porządku, dlatego że tak naprawdę może nie być w porządku, albo może być w porządku tylko w tym stopniu, w którym funkcjonujemy, a jeżeli zaczniemy jakąś aktywność ruchową, no to w tym momencie te dysfunkcje mogą się bardzo szybko uaktywnić, uzewnętrznić, no i tak naprawdę ta nasza aktywność ruchowa się bardzo szybciutko skończy. Czy skończy się jakimś bólem, czy jakąś kontuzją. Więc tutaj naprawdę polecam rozwagę, spokój i oczywiście zasada stopniowania wysiłku fizycznego, tak? Czyli zaczynając powiedzmy swoją przygodę z bieganiem, zacznijmy od chodzenia. Jeżeli nie chodziliśmy, no to zacznijmy chodzić, zacznijmy ruszać się, zacznijmy może jakiś szybki chód, tak, jakiś później trucht, także niekoniecznie od razu musimy rzucać się na jakieś kilometrowe dystanse, bo najczęściej się to skończy jakąś kontuzją lub po prostu wypadkiem lub po prostu pobytem w łóżku z bolącym kręgosłupem. Prawda? Przez następne 2 czy 3 tygodnie. Dokładnie. Ja częściowo z Krystianem się zgadzam, się nie zgadzam. Oczywiście zgadzam się w tym aspekcie, że wszystko należy robić z głową i ostrożnie, zwłaszcza jeśli siebie nie znamy. Aczkolwiek wydaje mi się, że ciężko jest sobie wybrać dyscyplinę sportu, która nam będzie pasowała, jeśli jesteśmy amatorami. Nie wiemy w zasadzie nic o sobie. Dlatego wydaje mi się, że możemy eksperymentować z różnymi rzeczami. Możemy zobaczyć, co nam pasuje, w czym się dobrze czujemy. Jeśli nie mamy specjalisty takiego, jak na przykład ty jesteś, który można doradzić, podpowiedzieć, co jest dla nas najlepsze. Ale z drugiej strony, jak ktoś mówi o planowaniu, o stworzeniu planu treningowego, to wiąże się to, mi się tworzy w głowie taki obraz, ja wiem, że to jest słuszne, ale ktoś, kto nigdy się nie ruszał, myśli, ojej, to będzie angażowało dużo mojego czasu, dużo mojego wysiłku, będzie ciężko. Japończycy mają taką metodę małych kroczków, to się nazywa Kaizen, i Krystian o tym wspomniał. Zacznij stopniowo i powoli. Nie musisz robić wielkich planów, ustawiać sobie cały miesiąc i wycinać już każdego dnia po godzinie. Zacznij od tego chodzenia. Ale właśnie to jest ten plan. Taki właśnie plan miałem między innymi na myśli, że planujemy, czyli przez pierwszy tydzień planujemy, że będziemy na przykład chodzić tylko, tak? Przez drugi tydzień planujemy, że jeżeli będzie wszystko dobrze, fajnie, podnosimy poprzeczkę, zaczynamy jakiś tam mały dystans, tak? Także to jest ten plan, rozplanowanie jakby swojej aktywności od takich małych kroków. Ja bym nawet dalej poszedł. Wejdź po schodach, jeśli mieszkasz na pierwszym czy drugim piętrze. Albo na przykład, nie idź windą. O prostej małej rzeczy. Ja się z tobą zgadzam. Widzę twój punkt widzenia i to chyba można ująć po prostu, zacznij stopniowo, zrób cokolwiek, zrób pierwszy mały kroczek, tak? Dziękuję bardzo. Największy uważam błąd, jaki robi początkujący biegacz, czy obojętnie w jakiej dyscyplinie, chce być od razu mistrzem. I tu po prostu jest to, co wspominaliśmy tutaj, że zaczynać to delikatnie. Spotkałem się na trasie z osobą, która widać, że amatorka czysta, dziewczyna, która biegała. Ciężko jej się biegało, miała tam wady i machaniem rękami i nogami, nie ruszała się tak tego. No, mówię, jak ekonomicznie powinna biegać. I pytam się jej, czy w tą górkę potrafi wbiec. Ona mówi, w życiu jeszcze nie dała rady. A ja mówię, to dzisiaj dasz ze mną. I zobaczmy, co się stało. Zeszliśmy na dół i ja mówię, a teraz robisz to, co ja. Nie wyprzedzasz mnie, biegasz za mną. I biegamy. A ja wolniutko, kroczek za kruczkiem.
wolniutko, wolniutko. I jeszcze rozmawialiśmy. Dobiegliśmy na szczyt, a ona oczy zrobiła. Dobiegłam. Mówię, a jaki błąd robiłaś? Bo szłeś od razu na maksa. I do połowy i koniec. Prawda? I to jest ten błąd, że chcemy od razu zjeść wszystko. Małe, małe kroczki. Małe kroczki. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze na chwilę zaprosić Daniela, który myślę tutaj w jakiś sposób podsumuje też nasze wypowiedzi naszych słuchaczy i tych, którzy nas dzisiaj oglądają. Na koniec rozmawialiśmy o wymówkach, żeby sportu nie uprawiać. Czy są dobre wymówki? Oczywiście, że są. Każda wymówka jest dobra. Zmęczeni. Jedni są zmęczeni, inni pracują już fizycznie ciężko, więc nie mają siły. Jeszcze inni po prostu im się nie chce. Czy to są dobre wymówki? Oczywiście, że są, tylko musimy przy tym wszystkim pamiętać to, co z naszej dyskusji płynie, że nie uprawiamy tego sportu, nie wiem, dla naszych znajomych, dla innych ludzi. Uprawiamy go dla siebie, więc możemy oszukiwać siebie albo możemy przestać się oszukiwać i zacząć ten sport uprawiać. Tak? Na początku na pewno nie będzie łatwo. Zawsze jest ten moment, ten początek, kiedy się trzeba na pewno troszeczkę zmusić. Albo żeby na przykład wstać rano, albo żeby wyjść pobiegać, czy pójść na tą siłownię. Ale potem, kiedy uda nam się to zrobić jeden, drugi, trzeci raz, sami się przekonamy, tak, że jest to coś, w co warto zainwestować, nawet tą odrobinę czasu, która nam została. I myślę, że to jest sedno. Tak? Nie rozmawiać tylko o tym, nie myśleć, nie teoretyzować, ale po prostu wstać kiedyś z tego łóżka i na przykład pójść pobiegać. I zobaczymy, co dalej. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o aktywności fizycznej i o tym, jak dużą rolę ma ona dla naszego życia i dla jakości naszego życia. Choć dzisiaj poruszyliśmy ten temat tylko odrobinę, wierzymy, że wielu z Państwa mogło być i zostało zainspirowanych do tego, żeby może spojrzeć na swoje życie, na swoją aktywność z nieco innej perspektywy, może nieco szerszej, wybiegającej troszkę bardziej w przyszłość. Ale chciałbym już teraz, kiedy kończymy ten program, zaprosić na kolejny odcinek programu Połączenia zatytułowany Żyć pozytywnie. Jutro będziemy chcieli zastanawiać się na tym, jak częściej uśmiechać się w swoim życiu i jak faktycznie inspirować również do tego innych. Zapraszamy, a teraz dziękujemy, że z nami byliście. Do zobaczenia.